Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj poruszymy sobie kilka kwestii. Zaczniemy od tego, że Robert Kubica był w Polsce i udzielił mnóstwa wywiadów. Tak. Pokrótce parę słów o tym wydarzeniu. Parę zdań również o ostatnich wypowiedziach partnera Roberta Kubicy zespołu Williams, czyli George'a Russella. O sukcesie byłych kierowców Formuły 1 w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. O ważnej zmianie dotyczącej przyznawania punktów superlicencji przez FIA, o zmianie koncepcji bolidu Ferrari i o nagrodzie Lorenza Bandiniego, którą dostanie kierowca, którego byśmy o to nie podejrzewali. A na koniec, jak zawsze, najciekawsze komentarze z poprzedniego podcastu. Bartku, Robert Kubica był w Polsce. Tak, przyjechał na zorganizowany przez Orlen rozdanie nagród, no najłatwiej to nazwać. Peugeoty z tej loterii zarobkowej, tak, prawda? Peugeoty z loterii zarobkowej, chyba na razie rozdano 18. Nie cytujcie mnie, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że było 18, jeszcze zostało 70, także jeszcze macie szansę. 88 łącznie. Tak, numer Roberta Kubicy. Numer Roberta Kubicy. Sporo aut swoją drogą, nie? Tak, i głównie z tego wszystkiego się dowiedzieliśmy, tego, że Robert przyjechał, był szczęśliwy, że przyjechał, poudzielał paru wywiadów, w których się dowiedzieliśmy, że nic nowego w sumie się nie dowiedzieliśmy. Najciekawszy z newsów jest taki, że pan prezes Obajtek zapewnił, że jeżeli miałaby być zmiana teamu, znaczy inaczej, może nie do końca tak. Pan prezes Obajtek powiedział tyle, że Orlen, nawet jeżeli Roberta Kubicy w Formule 1 nie będzie, to on i tak będzie chciał w tej Formule 1 pozostać. To jest fakt numer jeden, bo to był fakt, który był w tym wywiadzie chyba dla Tomasza Machały, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Newsroom to się nazywało, tak, mogę to przekręcić. I tam był, poza Robertem Kubicą, był też właśnie pan prezes Obajtek i powiedział, tak jak powiedziałeś, że Formuła 1 dla Orlenu jest bardzo ciekawą inwestycją właśnie z takiego marketingowego, wizerunkowego punktu widzenia. Pieniądze. Ale to się im opłaca i to jest super. I to jest coś, z czego wydaje mi się powinniśmy być tak samo dumni, jak z tego, że Robert Kubica jest w Formule 1. Czas, żeby ludzie zrozumieli, ci szczególnie, którzy mają z tym bardzo duży problem, że inwestycja tych sam 100 milionów, o której tak się rzekomo głośno mówi, rzekomo, to jest coś, co już dawno się zwróciło Orlenowi i to w samych akcjach, które po prostu poszły w górę. Trzeba pamiętać, że Orlen to jest spółka akcyjna, nie spółka Skarbu Państwa. No, Skarb Państwa ma swoje udziały, natomiast to jest spółka akcyjna. Ona należy do akcjonariuszy. Czy się zwróciło już, czy jeszcze nie, tego nie jestem pewien. Natomiast jestem pewien tego, że na pewno to nie była decyzja, która miała na celu tylko i wyłącznie wsparcie Roberta Kubicy, ale miała również, tak jak powiedział pan Obajtek, podłoże biznesowe. Tak, i super jest to, że dzięki temu Orlen ma teraz większe możliwości na świecie. Pan prezes bardzo fajnie mówił kilka statystyk. Ja zapamiętałem jedną, mogę się pomylić, że Orlen sprzedaje na jedną sekundę 1,5 hot doga. To pokazuje, co się stało w ciągu ostatnich 5-10 lat na stacjach benzynowych, Bartek. Tak, że większość ludzi kupuje hot dogi, a dostaje szał, jak chce zapłacić. A jaki sos będzie dla pana? Jakie są? Tak, ale sam tak robisz? Jakie są? Nie jesz hot dogów na ogień? Jem, ale wiem, jaki jest sos chociaż. Więc spróbuję to przyspieszyć. No jasne, że jem. Każdy je raz na jakiś czas. Natomiast jak ktoś podchodzi i nie kupuje benzyny, tylko przyjeżdża, ja poproszę 4 hot dogi, 2 duże, 1 bez sosu, bo syn nie lubi. No to wiesz, co mnie bierze, nie? I potem jeszcze te hot dogi czeka, idzie do łazienki, a dystrybutor cały czas stoi zajęty, a ja dostaję szału, bo to w tym momencie, nie mam czasu. W tym momencie, jeżeli ogląda nas pan prezes Obajtek, a myślę, że na pewno nie. Oddzielną kasę. Możemy zrobić taką petycję o wprowadzenie takich multimedialnych kiosków, bo tak się to nazywa, tak jak są w McDonaldzie, że w takim kiosku będzie można sobie samodzielnie... Ale można płacić dystrybutorze teraz, u nas skanując ten QR. Jeszcze nie widzę. Aha, w ten sposób. No, tam można to robić, dlatego muszę to w końcu skonfigurować, bo to będzie zdecydowanie troszkę lepsze. Topic. Kończmy off topic, Bartek, miał być o Kubicy. Natomiast to był jeden fakt, który mówisz, że Orlenowi to się opłaca i że Orlen chce na razie pozostać w Formule 1 niezależnie od Roberta Kubicy. Tak. A drugi fakt, a raczej, no nie fakt, tylko informacja, która gdzieś też się pojawiła, jest taka, że jeżeli będzie możliwość taka, żeby Robert Kubica tudzież miał testy w innym zespole lub też negocjował kontrakt, to Orlen zapewnił, że w przypadku tego typu rozmów również jakby weźmie udział po stronie Roberta. Tak. I pomoże mu w zmianie zespołu, jeżeli taka opcja się nadarzy. I jednocześnie chciałem tutaj prywatnie uspokoić was wszystkich przed czytaniem newsów, które mówią, że Robert Kubica zmienia zespół i że Orlen już jest w trakcie rozmów. To nie zostało nigdzie powiedziane. To zostało plotka potwierdzona 1000 razy staje się prawdą. Takie powiedzenie jest i to tak niestety wygląda. Plotka wyszła
z pewnego źródła, Nie, potem nie. zaczęła była powielana i teraz Tak, się ale. pojawia, że Robert Kubica rozmawia z Alfą Romeo i Haasem. Na razie Robert Kubica z nikim nie rozmawia i nikt z nikim nie Nie rozmawia. To wiemy, nie nie jest ten wiemy. moment sezonu. Może inaczej, nie wiemy, czy Robert Kubica z kimkolwiek rozmawia. Może rozmawia. Natomiast nikt nie potwierdził tego, że rozmowy trwają. Jedyne słowo, które padło, to zdanie, pamiętne chyba już teraz cytowane w wielu newsach, było to, że chyba wszystko jest na stole, tak? Jakby, że. Tak. Ja to zrozumiałem w ten sposób, że jeżeli będą możliwości, to będziemy o nich rozmawiali i zrobimy prawdopodobnie wiele, żeby się to udało zrobić, bo to byłoby bardzo, byłby to bardzo korzystny scenariusz dla Roberta Kubicy. Wszystko Niemniej jest na jednak. stole zawsze, natomiast no to. Jeszcze to nie znaczy, że Robert Kubica podpisuje kontrakt z kimkolwiek Tak, innym. na To nie razie. musi być w tym kierunku. Na razie nie idźmy w tą stronę. Mamy po Natomiast. prostu taką sytuację, jaką mamy i na razie nie ma co wybiegać w przyszłość. Zanim jeszcze przejdziemy do. To też mówiąc do tego, do tych ludzi, przepraszam, którzy do nas często piszą na temat Roberta w Haasie, Roberta w Alfie. Mówiliśmy już o tym, Bartek, Mówiliśmy kiedyś. już o tym kiedyś, na razie naprawdę poczekajmy. To są zwykłe plotki, które mnożą się niestety, bo się mnożą. Naprawdę. Jeździ Robert Williamsie, na tym się skupmy. Starajmy się też nie szkalować tego Williamsa na każdym możliwym polu, bo to też Robertowi nie pomaga. Już też kiedyś o tym mówiłem. Trochę wstrzemięźliwość w komentarzach bym poprosił. Niemniej jednak, bardzo fajna wizyta, bo kilka długich wywiadów, nie tylko odnośnie tego, dlaczego tak słabo idzie i tak dalej, i tak dalej. I Robert Kubica, który mam takie wrażenie w padoku ma trochę inny nastrój, trochę inną minę niż miał teraz. Był uśmiechnięty, fajnie się wypowiadał. To były fajne materiały, mam nadzieję, że polscy kibice Roberta Kubicy przez jakiś czas mogą się nasycić tymi kilkoma wywiadami. Tam był przegląd sportowy, był newsroom. Polsat chyba też jakiś wywiad miał robić, tak mi się wydaje. Nie wiem, no pewnie Polsat robił. Po co, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że taka wizyta miała miejsce. A jeżeli możemy już zmienić temat, chociaż nie do końca, George Russell o Williamsie. Tak, najbardziej znienawidzony człowiek. Nie można tak mówić. Formule. Mam nadzieję, że nikt z was tak nie myśli, bo nawet jeżeli te informacje, które się mówi, które ludzie piszą w komentarzach, że tutaj Williams stawia na George'a Russella, okazują się prawdą i tak dalej, to jaka w tym jego wina? No, to no żadna, no. Mam mówić, ja nie chcę, żebyście na mnie stawiali, no przecież to nie ma żadnego znaczenia. No nie. Natomiast George Russell powiedział w jednym z wywiadów, że poprawki, które są szykowane dla Williamsa, nie będą prawdopodobnie wpływały stopniowo, tak jak było powiedziane, małymi kroczkami, tylko jednak, mimo tego, co było wcześniej deklarowane, będzie to jeden, dwa większe pakiety poprawek. Ja już tego trochę wszystkiego nie rozumiem. To takie, raz tak, raz tak. Raz tak, nie wiadomo do końca. Miało nie być poprawek, teraz jednak poprawki będą, miały być wolniejsze, teraz będzie duży pakiet. Także zmiany tego wszystkiego co chwilę. Fajnie, że jakiś pakiet ma być. Jak najbardziej się cieszę. Tak jak żartem polecę, to mam nadzieję, że w obu bolidach. No i niech to, nie, może niech faktycznie tak będzie i to przyniesie jakieś znaczące postępy w Williamsie, no bo na razie jest z tym problem. Mam w ręku telefon, mam cytat George'a Russella. Prawdopodobnie testujemy 2 czy 3 razy więcej w porównaniu do innych ekip. One nie mogą sobie pozwolić na ryzyko, gdyż muszą maksymalizować każdą sesję i każde okrążenie, podczas gdy my możemy maksymalizować rzeczy, które mają nam pomóc w długim terminie. Może i tak też, i nie, bo może to też warto rozważyć taką wypowiedź George'a Russella w kwestii tego, jakie są różnice na przykład w wyścigach pomiędzy kierowcami. Może oni faktycznie nie ścigają się, tylko testują. Nie wiemy tego. No, no to jest takie. Wiesz co mi chodzi? No, ja wiem, no, że całą retorykę z tym, że wszystko przeciwko Kubicy i tak dalej. No tak, tylko też się mówi o tym, że to George ma często te nowe części i te usprawnienia wszystkie, które mają pewnie przychodzić. Tak, okej, no to pewnie tak wygląda. No, mój Boże, pewnie jest tak, że George jest troszkę lepiej traktowany jako z tego względu, że jestem Brytyjczykiem i tu się nie da, jest młodszym kierowcą przede wszystkim. A skoro rozmawialiśmy chwilę o obecnych kierowcach Formuły 1, to porozmawiajmy o byłych kierowcach Formuły 1, jeżeli mogę tak powiedzieć. Uciek od tematu. Mam na myśli pana Błemiego, pana Alonso i pana. Ty pana Błemiego nawet widziałeś kiedyś na żywo? We Frankfurcie. To jedyny kierowca F1, którego, a wstyd się przyznać przed wami, którego widziałem na żywo z odległości metra. To pokazuje, jaką mam wiedzę na temat Formuły 1. Widziałeś kierowcę z metra? No widziałem kierowcę z metra. We Frankfurcie na targach. Bardzo taki. Jak pierwszy raz widzisz kogoś takiego, to masz jakieś oczekiwania, że nie wiem, będziesz, wiesz, średniego wzrostu i tak. On bardzo niski, no taki tak, chudy. Jak to większość kierowców. Był na stoisku Infiniti, z tego co pamiętam, tam wtedy działali jakąś akcję promocyjną jakiegoś modelu. Tak czy inaczej, Błemi, Alonso, Nakajima, Le Mans. Tak, po Kobayashi. Opowiedz, bo wiem, że oglądałeś więcej niż ja. Starałem się oglądać jak najwięcej, nie powiem, że oglądałem cały wyścig, ale myślę, że spokojnie obejrzałem 16 godzin, 17 godzin wyścigu.
Kontrowersje związane, bo informacja jest jaka, panowie wygrali. Panowie wygrali. Oczywiście LMP1 w tym roku nikogo nie interesowało, bo wszyscy wiedzieli, że wygra Toyota. Bo Toyota interesowało. Tylko Toyota to interesowało. To była zwykła formalność do dopełnienia, chyba że byłyby jakieś awarie. Warto zwrócić uwagę, kto był trzeci, bo trzecie było SMP Racing. Wiesz, kto był za sterami tego samochodu? Rosyjski kierowca? Jak niektóry. Witalij Pietrow. Tak, i tam jeszcze był Stoffel van Dorn. No. W debiucie swoim zresztą w Le Mans. Sytuacja wyglądała tak, że Toyota z numerem 8, czyli ta, którą jechał właśnie Fernando Alonso, Buemi i Nakajima, ona miała problemy techniczne i tam dość długo Toyota nie mogła z nim dojść do ładu. W końcu wyszło tak, że ta z siódemką wyjechała zdecydowanie do przodu, tam już było prawie okrążenie przewagi przez to wszystko. No i godzinę przed końcem zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Czujnik w samochodzie numer 7 Toyoty, tym, który prowadził, poinformował zespół, że jest przybita opona w samochodzie. Tak. Zjechał do boksu. Jak się okazało, zmieniono koło, samochód wyjechał i okazało się, że to nie to koło. No i teraz czujnik oszukał jakby zespół, pokazał nie to koło, które było w rzeczywistości dobrze przebite. I teraz czy to teraz jest... Teraz moje pytanie, że Fernando Alonso zamienił czujniki. Ja myślę, że mam nadzieję, bo to nie jest McLaren, tam aż tak daleko jego ręce nie sięgają. Tak, a Zak Brown też był. Nawet tweetowałem o tym, tak. Nawet tweetowałem, ale nie był w tym zespole United, on był w zespole United, który jest jego zespołem, United Motorsport. Natomiast nie, no, tylko teraz pytanie jest takie, czy było to zrobione w taki sposób, aby wyścig wygrał samochód, który prowadził Alonso, Buemi i Nakajima, czy było to zrobione tak, jak mogło być zrobione, czyli po prostu błąd, elektronika zawiodła. Zawiodła elektronika, no nie szukałbym tutaj... Jest mnóstwo fanów teorii spiskowych w świecie motorsportu, Bartek. Oj tak, szczególnie w Polsce ostatnio. Nie sądzę, że to aż tak daleko miało sięgnąć, po prostu faktycznie no, to są samochody, te obciążenia są gigantyczne w ciągu tych 24 godzin. Teraz wyglądamy idiotycznie, bo patrzymy w komórki. Nie, ja już mam wszystko gotowe. Ale ja właśnie szukam bardzo ważnej rzeczy. Po prostu, no, zawiodła elektronika i tyle. I Fernando wygrywając ten wyścig, również wygrał mistrzostwo WEC. Gratulujemy Fernando Alonso. Zapraszamy teraz do Indianapolis. Mam nadzieję, że za rok będzie lepiej. Tak. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Na prędce zmontowany news Bartosza Budnika. Słucham. Nie, musiałem sobie przypomnieć nazwę. Jasne. Inter-Europol Competition. Och tak, mówiłeś mi o tym przed podcastem. Tak, Polacy. Dojechali do mety. Polska ekipa, gratulujemy. Oni występowali, jeżeli się nie mylę, w LMP2. Tak, LMP2, 47 miejsce w generalce, 16 w swojej klasie. Tam były małe problemy, była przebita opona, przez chwilę nie było wiadomo, jak czy w Toyocie dojadą. Tylko tam fizycznie ta opona było widać, jak faktycznie była wizja tego, że zepsuje samochód. Ciekawe, czy też jechało na przykład, pastor Maldonado się rozbił. Straszne, ale to... jechał bardzo dobry wyścig i żal mi trochę Pastora w tym ale wszystkim. Ale to w Formule 1 było podobnie, to był dobry kierowca. To tylko. I z takich jeszcze około formułowych newsów Nick de Vries, czyli kierowca Formuły 2, miał bardzo dziwną przygodę. Nawet chyba komentatorzy porównali to do wypadku trochę Ayrtona Senny, bo to tak trochę wyglądało. Tam przed Indianapolis tym zakrętem wchodził w zakręt, skręcał i nagle pojechał prosto. Po prostu. Prawdopodobnie zawiódł jakiś układ kierowniczy. Nie wiem, jaka była oficjalna przyczyna, nie doszedłem do tego. Natomiast wjechał po prostu w ścianę i tam były bardzo duże problemy z samochodem, ale chyba finalnie dojechali. Tam też Guido van der Garde jechał. To kolejny człowiek z Formuły 1. A propos tego typu wypadków, wiesz, z kim mi się najbardziej kojarzą tego typu sytuacje, że nie wiadomo, o co chodzi, a facet jest w ścianie? Z Felipe Massą. Grand Prix Węgier to było tak wtedy. Jak Felipe jechał i po prostu jechał. I wjechał w ścianę i on dalej jechał. Dalej był, telemetria tak pokazywała, że był wcięty, chyba nawet oba pedały naraz, więc to było dziwne. A skoro mówimy o innych seriach wyścigowych, o FIA i tak dalej, no to właśnie, Światowa Rada Sportów Motorowych chce zmienić zasady przyznawania młodym kierowcom punktów do superlicencji. Czy nie chce, zmieni. Zmieni. I to jest dość ważna informacja z perspektywy Formuły 1. I bogatych synów, bogatych rodziców. Pijesz na przykład do pana Mazepina? Tak, na przykład. Jak to teraz wygląda? Obecnie trzeba mieć 40 punktów, żeby dostać superlicencję. Te punkty gromadzi się przez 3 lata. Tak, 25 punktów pozwala na jazdę w treningach Formuły 1. Tak.
I nadal trzeba być aktywnym kierowcą innej serii wyścigowej. Tak. Zmiana też będzie taka, że chyba będzie można być w dwóch seriach maksymalnie w sezonie, po zmianie, dwie serie maksymalnie i nie mogą one ze sobą kolidować w żaden sposób, nie mogą się na siebie nakładać. To też akurat dobre, bo potem dojenie tych wszystkich serii jednocześnie tak, to jest co najmniej dziwne. Okay. Natomiast ta zmiana, o której chcę powiedzieć, dotyczy tego, że... W Series będzie się liczyło? Tak. Mówiłem, że podobnie jak inne serie wyścigowe, czyli tak. Też będziesz miał takie same zasady jak na przykład Formuła 2 czy Formuła 3, dokładnie, tak? Dokładnie. To fajnie. Mamy nadzieję, że to może pomoże panią w dotarciu do Formuły 1. Do sedna teraz już nie będę przerywał. Obecnie jest tak, że powiedziałeś, że 25 punktów trzeba mieć, żeby jeździć w treningach bolidem Formuły 1. Tak. To teraz jeszcze za każde przejechane 100 km podczas jednej piątkowej sesji będzie można zdobyć jeden punkt dodatkowy. Więc co oznacza, że robimy 1000 km, dostajemy 10 punktów. Teoretycznie. Teoretycznie. Czysto teoretycznie. Nie wiadomo, jak zostanie dokładnie to uchwalone regulaminowo, bo moim zdaniem tych informacji, które ja czytałem, jest nie do końca jest to spójne. Bo jedne tłumaczenia tej treści mówią o tym, że za każde 100 km jest punkt, a inne, że za każdą sesję, w której przejedziemy minimum 100 km, jest punkt. Tylko jak sobie zobaczysz na to na przykład, że podczas takiej sesji treningowej kierowca może przejechać spokojnie 50 okrążeń na torze, który jest na przykład 4 km, no to jest 200 km. To są dwa punkty. Więc jak obskoczysz jakieś dobre 2-3 piątki, nagle się okazuje, że sobie do superlicencji, patrz Mazepin, dobijasz bardzo, bardzo łatwo, bo robisz to dosłownie pieniędzmi. Mazepin na razie ma mało punktów, ale no faktycznie, no może to zrobić i pewnie tak będzie. No to niestety w jakiś sposób nam miało być trudniej. Takie rzeczy ułatwiają zdecydowanie tym, którzy właśnie mają pieniądze, żeby się wkupić w testy. A na koniec dodam jeszcze tylko tyle w temacie superlicencji, że to też jest tak, że to są oficjalne przepisy, natomiast też da się je obejść. Jak tych punktów brakuje bardzo niewiele, można na przykład ubiegać się o taką warunkową superlicencję, która jest przyznawana na jakiś tam okres, więc tak naprawdę... To też można obejść. Niemniej jednak jest to ważna informacja właśnie z perspektywy tych kierowców, którzy nie są mistrzami w niższych kategorii, bo ci, którzy są, nie mają problemów z superlicencją. Słucham. Jeszcze przy zmianach FIA będąc 2022, jeżeli się nie mylę, WRC zmienia samochody, tak? I będą hybrydy. To też warto powiedzieć, że wszędzie wchodzą samochody hybrydowe i zmiana w Le Mans, czyli hypercary, które tak, się to... pojawią i to jest świetna informacja, bo wygląda na to, że wszyscy producenci się tym zajarali. Toyota robi już samochód, który będzie i to musi być tak, że to jest samochód i drogowy, i wyścigowy. Musi mieć homologację. Tak, Aston Martin ma Valkyrie swoją, tak? Tak, od tego wychodzimy. To też warto powiedzieć, dlatego o tym mówię. Red Bull Advanced Engineering, tak to się nazywa. Być może. Będzie współpracowało przy budowie tego Astona i będzie tam również Adrian Newey. Właśnie chciałem powiedzieć, że Adrian Newey jest bardzo zajarany podobno i to mówił chyba Christian Horner już wcześniej w jakimś wywiadzie. Tak, bo on w ogóle ten Valkyrie to jakby jest jego projekt, więc on będzie dalej to nadzorował, także myślę, że Aston może mieć dobrą szansę. Z tego co przeczytałem, to na razie wiadomo tyle, że tam będzie 6,5-litrowe wolno ssące V12. Także rewelacja. Można? A jeszcze Aston powiedział, że nie wiedzą jeszcze, jakie będą mieli osiągi i co będzie tam jeszcze w tym samochodzie, ale na pewno na Mulsanne będzie świetnie brzmiał. Ale powiem tylko tyle, że każdy tego typu news niestety oddala te firmy, o których słyszycie od Formuły 1 coraz bardziej. W sieci ukazały się też wypowiedzi Mattia Binotto, szefa Ferrari. Mattii. Może być Mattii. To się odmienia. Mattia Binotto, który mówi na temat zmiany koncepcji aerodynamicznej bolidu Ferrari. To jest taki temat, który powraca do nas tak samo często jak temat poprawek w Williamsie. Tak. Tym razem jest powiedziane, że no oczywiście Ferrari nad tym pracuje, natomiast Mattia Binotto powiedział, że we Francji będzie im bardzo ciężko, czyli w najbliższym wyścigu dogonić Mercedesa. Jest mnóstwo analiz tego, gdzie traci Ferrari, po co traci Ferrari, jak traci Ferrari, że jest szybkie na prostych, wolne w zakrętach. Chodzi o dogrzewanie opon, docisk aerodynamiczny i tak dalej. Niemniej jednak jedno zdanie, które jest ważne z tej wypowiedzi Mattia Binotto, jest takie, że na tym etapie sezonu jego zdaniem Ferrari jeszcze nie ma zamiaru, nie przygotowuje się do aspirowania o walce o tytuł mistrzowski, tylko zespół potrzebuje jeszcze 2-3 poprawek, żeby móc walczyć wszędzie z Mercedesem. No mówi się o 4 łącznie chyba. Tam był podział na 4 weekendy, poczynając od Francji i ten bolid ma być zupełnie wtedy przebudowany. To trochę chyba czas im ucieka, ale trzymam kciuki nadal. Jeżeli Ferrari traktuje tak samo jak Williams te 2 lata jako jeden długi sezon, no to jest w porządku. Jeżeli nie, no to ciężko powtórka powiedzieć. Z rozrywki po raz. Tutaj też się pojawiają te teorie spiskowe.
Że? Że zmiana podyktowana przez Mercedesa opon, że Mercedes musiał wiedzieć wcześniej, bo jako jedyny poszedł w mocny docisk, a wszyscy inni poszli lżejszy docisk. Nikt nie może dogrzeć opon, tylko Mercedes i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ciekawostka o Francji. Trafiłem ostatnio na Reddicie na ciekawą... To jest Paul Ricard. Tak, Paul Ricard. Trafiłem na ciekawą analizę na Reddicie. Porównanie torów, w jakim stopniu się ze sobą pokrywają. I Paul Ricard jest takim torem, który z każdym torem praktycznie pokrywa się w 70%. Jakby jeżeli ktoś na Paul Ricard pojedzie w dany sposób, to mniej więcej 70% jego osiągów przechodzi na przykład na tor strzelam w Hiszpanii, czy czyli gdziekolwiek indziej. Hiszpania akurat jest chyba bliżej. Można by sugerować, że jest to tor, który będzie teoretycznie na podstawie tego wymierny, jeżeli chodzi o efekty. Tak, osiągi. I jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, to będzie też tor prawdopodobnie, który przejmie rolę toru testowego po Katalonii, jeżeli ona wyleci z kalendarza. Nie dziwię się z uwagi na to, że Paul Ricard do tej pory pełnił rolę takiego toru testowego dla młodych kierowców, takiego toru szkoleniowego. Tam jest mnóstwo twardych poboczy, wyasfaltowanych, jest dużo, tak jak w Abu Zabi, są możliwości zmiany zakrętów, możesz mieć tor krótszy, modułowy taki. Tam można taką mega długą prostą zrobić, która ma 1,8 km. Ona nie jest w Formule 1 przez wzgląd na to, tam że... Tam jest taka szykana. Tak, tam jest dorobiona szykana, bo podobno opony by nie były w stanie wytrzymać natężenia, napięcia, nie wiem jak to nazwać, prędkości po prostu, z jaką wpadali, bo tam jest taki szybki prawy zakręt. Na koniec. Tak, to, znaczy on, to nie jest do końca na koniec, a potem są jeszcze szykany. Natomiast to jest na końcu tej prostej... Tak, jest taki prawy zakręt. Jest taki mega szybki prawy zakręt i prawdopodobnie tam opony mogłyby sobie nie dawać. Grałem w grę, to widziałem. Lewa przednia mogłaby mieć problem. Być może natomiast widzisz, w Azerbejdżanie sobie jakoś opony dają radę, tam jest tak, dohamowanie. Tak, tam jest mega dohamowanie, tak. Tam jest 90, więc to jest co innego. Powtórka z rozrywki z Indianapolis by była z tymi oponami, pewnie by wybuchały. No i ostatni news przed waszymi komentarzami, który... No nie chcę mówić, że trochę wywołuje uśmiech na twarzy, ale trochę tak jest. Chodzi mi o nagrodę imienia Lorenza Bandiniego. To jest nagroda, którą dostają wybitni sportowcy, kierowcy Formuły 1 w tym przypadku, którzy wykazali się niesamowitym jakby hartem ducha i taką siłą walki. Jednym z laureatów tej nagrody jest na przykład Robert Kubica. Bardzo fajnie. Wymienię, przeczytam, żeby było łatwiej, żebym się na pewno nie pomylił, kilku innych laureatów nagrody imienia Lorenzo Bandiniego. Pozwólcie tylko, że to zrobię. Bo tam były takie nazwiska jak na przykład pan Schumacher, Alonso czy Raikkonen. To tyle? Myślałem, że więcej. Nie, no mogę czytać więcej, jak no, chcesz. Proszę. Button, Villeneuve, Vettel, który Hamilton Villeneuve? I Rosberg. No żartuję, wiem, który. Jacques Villeneuve. Natomiast do czego zmierzam? To jest wręczane w ten sposób, że jest event, kierowca jedzie bolidem Formuły 1 po ulicy i dostaje tę nagrodę imienia Lorenzo Bandiniego i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz, Bartku, kto z obecnej stawki w tym sezonie zasługuje na nagrodę, która mogłaby jakby, w której stawiamy na to, że ma to być osoba, która cechuje się wysokim hartem ducha, nie poddaje się, idzie przed siebie? Czy będzie to na przykład Sebastian Vettel, któremu od kilku lat ewidentnie... Ale moment, Vettel wymieniałeś, on dostał tę nagrodę. Może drugi raz dostać, no nie wiem. Nie, to można coś jeden. Dobrze, raz. No to na zepsułeś... Na tym polega jej największy problem. Zepsułeś mi teorię teraz, to każdy będzie dostawał. Dobrze, czy może to być na przykład kierowca... Kto w tym sezonie jest taki? Romain Grosjean. No, myślę, że... Jest jak jest, patrząc, ale ciągle jest. Na to, kto to dostał, to tak. Proszę Bartku, kto dostanie nagrodę imienia Lorenzo Bandiniego? Antonio Giovinazzi. To takie zabawne jest dla mnie. To taki news chyba na poprawę humoru. Ewidentnie. Bo... Może chodzi o to, że wcześniej szło mu dużo, dużo lepiej, natomiast obecnie są problemy. Poprzedni powrót do Formuły 1. Teraz też mówię, że jest troszeczkę lepiej, ale no... To był mikro news na poprawę humoru, Bartek. Nie spodziewałem się, że w tym roku tę nagrodę może dostać pan Giovinazzi. Spodziewałeś się tego? Nie. Dziękujemy bardzo. Szczerze powiedziawszy, to jest taka nagroda, wiesz, no fajnie, że ją dają, natomiast... Jeżeli, bo wydaje mi się, że ją można dostać raz. I dlatego prawdopodobnie dostaje, tak. No. Dostaje jej nikt więcej. No bo, jaki byłby sens dawania tak, wyróżnienia? Tak? Wyróżnienia, kiedy w stawce mamy tylu lepszych kierowców. Tak? Lepszych, a ale Max to nie Verstappen chodzi... dostał kiedykolwiek tę nagrodę? Nie. Mogę się mieć, ale chyba nie. Daniel chyba dostał tę nagrodę. Ricardo. Możliwe. Możliwe. Natomiast skoro mówimy o tym, napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o nagrodzie imienia Lorenzo Bandiniego. A propos komentarzy, Bartku, może ja zacznę tym dobrze, razem. Dobrze. Najciekawsze naszym zdaniem komentarze z poprzedniego podcastu, było ich tym razem naprawdę dużo, były naprawdę ciekawe. Pozwalają nam na spore gdybanie i teraz mamy dwa komentarze od jednego użytkownika. Zebrały całkiem sporo łapek w górę. Jest to Albert Nowak, więc dwa pierwsze będą od ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękujemy za komentarze. Co by się stało, Bartku, jakby FIA od 2021 roku ustaliła, że team składa się z trzech kierowców?
Czy taka opcja jest jeszcze kiedykolwiek realna? Na pewno nie teraz. To by była dość ciekawa rzecz. To, co by się stało? Mielibyśmy 30 kierowców na starcie. Tak. Po pierwsze. Po drugie, byłoby trudniej być może zrobić miejsca do nowych zespołów z uwagi na to, że stawka by rosła coraz bardziej. W tym momencie dwie nowe ekipy oznaczałyby 6 nowych kierowców, czyli docelowo po ewentualnym otwarciu dwóch nowych miejsc mielibyśmy 36 kierowców na starcie. Czy to dobrze, czy to źle? I tak i nie. I tak i nie, natomiast nie będzie takiej sytuacji przy cięciu kosztów, przy tym, że tych samochodów naprawdę zrobiłoby się dużo, to by było problematyczne, mogłoby być tak, że dwa zespoły by ze stawki wyleciały na przykład, żeby zrobić więcej miejsca dla kierowców innych ekip. Wolałbym dostać dwa nowe zespoły niż na przykład, nie wiem, dwa zespoły, cztery zespoły, które dostają trzy fotele. To by było takie głupie na przykład, natomiast takie zespoły jak Mercedes czy Ferrari pewnie skrzętnie by skorzystały z tego, żeby sobie taki na przykład fotel dokupić. Niczym na przykład Lancia kiedyś w rajdach samochodowych, tak. Zdobywając więcej punktów, to Audi było, tak? To tak, Grand Tour, o tym mówiłeś. Tak. Oglądaliśmy to. Natomiast pamiętam, że jakieś 5-6 lat temu... Czy ja mogę wrócić na chwilę do tej nagrody? 5-6 lat temu, sekundę, były tego typu podchody już. Nawet wtedy się mówiło, absolutne spekulacje, że to właśnie Ferrari mogłoby takie miejsce honorowe mieć jako trzeci kierowca. Tak. Natomiast tak realnie patrząc, nie wierzymy w to, że się pojawi taka sytuacja. Raczej Formuła 1 powinna pójść i pewnie będzie szła w stronę większej liczby zespołów niż większej liczby kierowców. Tak. I wracając jeszcze na sekundę do tego trofeum, jak się okazuje, znalazłeś. Nie dostają tego tylko kierowcy. Proszę. Z tego co widzę, to też jest tylko raz można tą nagrodę dostać. W tym roku jest to Antonio Giovinazzi, w zeszłym roku był to Valtteri Bottas. Dwa lata temu to była Scuderia Ferrari. O, bardzo ciekawe. W 2015 był to Max Verstappen, który dostał był tą Max nagrodę. Verstappen. Tak mi się właśnie wydawało. W 2014 to był Mercedes. W 2013 to był Daniel Ricciardo, w 2012 to był Piero Ferrari, w 2011 to był Bruno Senna, w 2010 Nico Rosberg, w 2009 Senna. Lewis Hamilton, w 2008 Sebastian Vettel, w 2007 Robert Kubica, za 2007. Za kanadyjski wypadek prawdopodobnie. 2006 to jest Felipe Massa, 2005 Mark Webber, 2004 Alonso, 2003 Raikkonen i tak dalej. Mamy tutaj też Juana Pablo Montoya, Aleksandra Wurca i Luca di Montezemolo na przykład. Bardzo ciekawe. Ciekawa nagroda, mimo tego jestem bardzo zaskoczony tym, że akurat tym razem padł na pana Giovinazziego. Ale jak Bruno Senna dostał, to ja wszystko rozumiem. Ale wracając do komentarzy naszych widzów. Tak. Znowu jest to Albert Nowak, który tym razem pyta... Jakie by były według Was najlepsze zmiany w F1, jakie mogłyby się zdarzyć w 2021 roku? Tu jest taka sugestia, czy to mógłby być na przykład aeroscreen albo mniejsze ograniczenia części. Bartek to pytanie, nie chciał tego pytania. To, bo wiedziałem, że to pytanie rozpęta burzę i sprawi, że ten podcast będzie trwał 13 godzin i 16 minut. Bo z Bartkiem możemy na temat, zrobić to oddzielnie. Na temat naszych życzeń. Napiszcie najwyżej, jeżeli chcecie. Na temat naszych życzeń, tego jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. Pewnie każdy z Was ma taką samą jakby listę swoich marzeń. Pokrótce. Pamiętasz czasy, jak Ferrari zmieniało skrzynię biegów po kwalifikacjach? Na wszelki wypadek. Bo nie wiem, ona po prostu była w stanie agonalnym. Natomiast... Dobrze. No to wymieniamy nawzajem. Zaczynasz od czego? Co byś chciał? Nieograniczona ilość silników. Ja bym powiedział, że jeszcze to by były silniki wolnosące, najlepiej V8 albo V10, około 3 litrów pojemności, 1200 koni byłoby super. Bez turbo. Kto by to trzymał? Na dawaj dalej. Tankowanie niech wróci. Byłem wielkim przeciwnikiem tego, ale kiedy tak sobie na tym wszystkim pomyślisz i logicznie o tym przeprocesujesz to wszystko, no to jeżeli mamy takie opony, jakie mamy... Nie, ja już mam... Ja one mają tak właśnie wyglądać, no to super by było, żeby było jednak do tankowania, no bo jeżeli rusza z 30 kg benzyny, a nie ze 100, mając 100, no to matko boska, 105. Wiadomo, że ten samochód zupełnie inaczej będzie się prowadził. I w tym momencie ja wchodzę z oponami, chciałbym, żeby to były opony, które dają maksymalną możliwą przyczepność i jednocześnie oferują maksymalną możliwą wytrzymałość, żeby kierowcy lekkimi autami z dużymi silnikami musieli po prostu jechać na granicy przez cały wyścig. Mów dalej. To jest to, o czym mówił też Hamilton, jeżeli chodzi o to, że nie męczy się w samochodzie. Jeden że mógłby szybko? Przejechać, tak, że on mógłby przejechać takie 2-3 wyścigi jeszcze. Bo to jest taki cruising. I to o tym też mówił Roman Grosjean ze wszystkich ludzi na świecie. To akurat Roman o tym mówił, że jakby to jest właśnie kwestia tego, że oni nie mogą cisnąć na tyle, na ile by chcieli, bo to się zamieniło troszeczkę w zarządzanie wszystkim, o czym już mówiliśmy. Argument kolejny, proszę.
Co byś chciał, żeby się zmieniło? Dwa zespoły, żeby doszły, bym chciał. Tak, ja bym chciał, żeby to był zespół fabryczny, najlepiej, żeby to było Porsche i Aston Martin, ale o tym za chwilę. Tak, i chciałbym, żeby to było uproszczenie jak najmocniejsze jednostek, wyrzucić wszystkie dziwne systemy odzyskiwania energii. To nigdy nie się nie stanie. I na koniec od siebie może dodam jeszcze to, że dzięki temu chciałbym, żeby to były mniejsze i lżejsze. Bo to by była konsekwencja. Znaczy, jeżeli wyrzuciłbyś całą tą elektronikę, te wszystkie baterie odzyskiwania energii, to te bolidy trochę by schudły i byłoby ciekawie, jakby były mniejsze. No i żadnych DRS-ów. Testy? Takich rzeczy nieograniczone, niech robią co chcą. To wtedy było dość śmiesznie. Wiadomo, że to jest problematyczne z jednego względu, ale ja jest... mam rozwiązanie tego tak. względu jednego. Budżet? Budżet. Koncerny tytoniowe. Tak. Nie, ja bym wciągnął znowu Marlboro. Nie, po prostu obciągłbym budżety. Niech robią to co chcą, ale w ograniczonym wakacje. Budżecie. A ja bym wciągnął tam duże pieniądze, niech to będą nawet papierosy, niech to będzie nawet alkohol, nie Keep Walking, tylko po prostu Johnny Walker, niech wróci na te bolidy i tyle. Niech mają pieniądze, niech to będzie sport, w którym jest dużo pieniędzy, są bardzo szybkie samochody, są najlepsi kierowcy na świecie, którzy jeżdżą bardzo szybko na granicy wytrzymałości ich maszyn i po wyścigu dostają nowe silniki, nowe skrzynie biegów i jest wszystko ładnie, i oblewają ich wodą, bo za chwilę zemdleją. Ma tak, ja chcę to oglądać. Świetnie brzmiałeś jak Mariusz Max Kolonko, dobrze. To następny komentarz masz ty czy ja? Ja mam komentarz i ty do niego dopowiadasz. A, następny okay, komentarz tak, jest użytkownika, który ma nick Victor Games. Victor, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Jak myślicie, gdyby Porsche weszło do Formuły 1, to kto byłby ich kierowcą? I Bartek, rozszerz ten komentarz. I rozszerzamy to o komentarz Uncle Wątroby. Pozdrawiamy cię w wujku. Czy według was Renault, nie przepraszam, to chyba to mieliśmy pominąć, jeśli Aston i Porsche dołączyłoby do F1, to jak myślicie, kto byłby ich kierowcami? Dobrze, ja sobie tylko zanotuję szybko P i A i taką podziałkę zrobię. Zacznę od kierowców F1, którzy są związani z Porsche. Mark Webber. I tak, i myślę, że, bo to reszta komentarza, żeby nie było, że ją olałem zupełnie. Myślę, że Renault to już jest ten moment, kiedy ten sezon się odwraca, plus ta Francja miałby dużo poprawek, więc powinno być dużo lepiej. Też tak sądzę, natomiast nie chcieliśmy o tym gdybać, bo po prostu uważamy, że tak jest. Tak. To zobaczymy. Zwłaszcza przed tą Francją. Mark Webber był związany z Formułą 1. To możesz go bardzo, i tu wpisać. Bardzo, bardzo blisko. Porsche. A Nico Hülkenberg, jego wyciągnąłeś w tej dywagacji. Tak, bo przypomniałem sobie o tym, że, a raczej przypomniał mi o tym podcast Beyond the Grid, że Nico jechał w wyścigu Le Mans i go wygrał w Porsche właśnie. Nico wygrywa wszystko poza Formułą 1. Nawet podium nie ma. Tak. Polecamy swoją. Ale ma pole position. Więc to byłaby jakaś opcja. Może by się uśmiechnął do Porsche z powrotem. Dobra, Porsche to jest Zuffenhausen, Stuttgart, Niemcy. Kogo? Ale super, a pasuje, nie? Vettel. Powiedziałbym jeszcze inne nazwisko, ale niestety no nie. Schumacher, ale no nie. Tak jak było z Mercedesem. Aston Martin. Pamiętajcie o tym, przepraszam, że nie wiem, czy ze mną zgodzisz, ale jakby taki zespół chciał wejść do Formuły 1, jeden z kierowców musiałby być doświadczonym kierowcą F1, który tak. ma co najmniej 10 lat stażu, najlepiej, żeby miał tytuł mistrzowski i dlatego gdzieś tutaj pojawiłby się być może Kimi Raikkonen. Chociaż nie. Wydaje mi się, że Kimi może być ciężki we współpracy, jeżeli chodzi o rozwijanie i o takie rady. Kimi już jest, wiesz, pamiętaj. Rubensa już nie ma. Został sezon i Kimi Alonso. Pomacha do wszystkich. Alonso. O tak, Fernando na pewno. Fenomenalny gościu, żeby wrócił do Formuły 1 z inną ekipą, która jeszcze produkuje swoje silniki. Która się go nie znam. Więc na pewno pisze na środku Alonso. Potem zrobimy zdjęcie tego i pokażemy. Żartuję. Pisze fatalnie jak lekarz. Aston Martin... Wpisz każdego Anglika, jak istnieje. No Lewis raczej, no okej, okay, Russell. No Lewis raczej nie, ale masz Russella, masz Lando Norrisa, masz kogo tam jeszcze? Jenson Button może by wrócił. Jenson Button. Cały czas trzyma formę z tego, co wiem, bo on uprawia triathlon. Tak, to nie ma siły, żeby nie trzymał. By Travolta mógłby machać batonem. I na pewno o kimś zapomnieliśmy. Ja ciągle wierzę w to, że gdyby Porsche miał wejść do Formuły 1, to nie musiałoby to być wolne miejsce, w sensie w stawce. Tylko mógłby to być zespół na przykład Williams Porsche albo Porsche Williams. Ciągle wierzę w to, że tutaj mogłaby być jakaś współpraca. Nie chodzi mi o Roberta Kubica. Ten silnik jest wciąż gotowy. Mam nadzieję, że mogliby to zmienić w końcu. Tak. Jeszcze jedno nazwisko, Bartek, musimy dać. Nie wiem. No Juana to nie wrzucę, mimo tego, że chciałbym bardzo, nie, ale no, Juan już to teraz nie z brzuszkiem to. Jeździ w Stanach, jest szczęśliwym człowiekiem. Felipe Massa? Nie wrócił. Kto odszedł wielki w sensie doświadczony w ostatnich latach? Weber, to byłby dobry kandydat, żeby wrócić nie jako kierowca. Może jako doradca, może jako kierowca testowy. No, to David Coulthard nie, ta szczęka. Ciężkie gdybanie, to jest ciężkie gdybanie, bo to naprawdę jest duża dobra, lista potencjalnych a z tej stawki, kierowców. Która teraz jest, zabierz czterech kierowców chamsko. Zabierasz Hulka, zabierasz Vettela. Z tej stawki, która jest tutaj? Magnusa nabierzesz z kasa?
Pytam. Magnusena? Ricardo raczej nie przekupisz. Czemu nie? Dobre pieniądze i zespół fabryczny, jeżeli Werno by nie szło. Okej, okay, dopiszę Ricardo. Może tak. Bottas. Bottas. Co tam jeszcze masz? Masz Roberta, który mógłby w innym zespole, jeżeli by faktycznie w teście teoretycznie w tym przypadku Robert Kubica, dlaczego nie? Tak, masz Roberta, który jest doświadczonym kierowcą. Ale zaraz wymienię wszystkich, jak tak będziemy dalej, jeśli wiesz. No tak, ale to w sumie możesz. Tutaj w tym wypadku to naprawdę każdy kierowca, który nie jest debiutantem w tym sezonie, no to można o nim pomyśleć. Daniel Kwiat, czemu nie? Powiedziałeś mi dosłownie tak. 15 minut przed nagraniem, nie, że Kwiat jeżeli... zespołu nie zmieni, bo przejdzie do Red Bulla. Tak. Natomiast jeżeli pojawiłaby się taka opcja też i pieniądze, tak to jest co innego. Sądzę, że Porsche mogłoby rozwijać ten zespół, idąc gdzieś tam przy okazji Williamsa, a Aston bardziej być może właśnie posiłkując się kierowcami Red Bulla, ewentualnie Toro Rosso. Tak. Natomiast tak jak mówię, klucz prawdopodobnie byłby taki, że szukamy jednego kierowcy, który jest doświadczony i to mam na myśli spore doświadczenie. Czyli nie wiem, 5 jednego minimalnie. Młodszego. I jednego młodszego, tak jak było z Mercedesem typu Schumacher, Rosberg. To był super duet. Mhm. I chciałbym jeszcze ostatni komentarz. Słucham. Adam Kor napisał nam komentarz, że chciałby zobaczyć Daniela Ricciardo obok Walteriego Bottasa. Proszę bardzo, spełniamy życzenia. Oto Daniel Ricciardo obok Walteriego Bottasa. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami. Pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu f1fanclub.pl. Zachęcamy was do lajkowania, komentowania i proszę piszcie, co sądzicie o wizycie Roberta Kubicy w Polsce. Mamy nadzieję, że lepiej mikrofon ustawiliśmy. Był problem z tym faktycznie. Cały czas nowość, musicie nam wybaczyć. I o pozostałych newsach dzisiejszego podcastu, a znaleźć nas możecie na Facebooku, Twitterze, Podbean i Spotify. Podbean, Spotify. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.